Teraz fatalna strata, Klewek. Klewek uruchamia Jakub Obryka. Szybko się Jakub Obryka sam na sam. Jakub Obryk mija Kłodowskiego. Jakub Obryk, gol! 1-0 dla Wektry. Wszystko zaczęło się od błędu grającego z numerem 21 Mateusza Samulskiego. Zbiera zasłużone gratulacje Jakub Obryk. Radość przed kibicami, zasłużona radość. Kamil Bobryk, dośrodkowanie, niezła piłka. Jest tam Miłosz Lubelski, zgranie. Samobój, gol! Główka Miłosza Lubelskiego, piłka odbiła się od nóg obrońcy. Szczęście, szczęście po stronie Wektry, ale wiadomo, szczęście sprzyja lepszym. Wereszczyński są w polu karnym, rośli piłkarze. Piłkarze Wektry, Wereszczyński, dobre dośrodkowanie, to był strzał! Ależ zakręcił Wereszczyński, piękne uderzenie! Z rzutu wolnego przymierzył, zaskoczona Delta Sukno, jest 3-0 dla Wektry z Bucz. Damian Prokurat wchodzi, od razu bierze się za wykonanie stałego fragmentu gry, a konkretnie rzutu wolnego. Lewa noga, Damian Prokurat, świetne dogranie i jest gol! Złota zmiana trenera Krasuskiego! Wędruje w górę obrońca Wektry. 71 minuta. Próbujemy dopatrzeć drugiego zawodnika, który opuścił plac gry. Jeden to na pewno Dybiec z 24. Jeden z rezerwowych teraz próbuje zaskoczyć Zbiecia. I jest gol dla złoty rezerwowy. Wektra miał tego rezerwowego Mai Delta. Z siódemką Kuba Fabianowicz. Kutowski. Dobra szybkość. Jeszcze lepszy ślizg po nodze rywala. I koniec spotkania. Wektra z Buczyn wygrywa 4-1 i zrobiła milowy krok w kierunku awansu do piątej ligi. Zdecydowanie. Uważam, że przede wszystkim ta bramka nie powinna wpaść. Mielibyśmy wtedy większy spokój na wyjeździe, ale trudno, wpadła. Trochę brak koncentracji, nie udało się utrzymać się czystego kąta, ale jedziemy do Płocka po zwycięstwo, po kolejnej, po awans. Na pewno Delta to bardzo dobry zespół, mają sporo jakości. Z pewnością ten baraż nie jest jeszcze zamknięty. Wiedzieliśmy, jakie mamy założenia, chcemy cały czas realizować konsekwentnie swoją grę. Myślę, że to się udało. Na początku było trochę stresu i podeszliśmy troszeczkę bojaźliwie, ale rozkręcaliśmy się z każdą minutą, także cieszymy się i czekamy na sobotę. No, zdecydowana przewaga Wektry, na pewno. Uważam, że drużyna przeciwna dzisiaj była naprawdę bardzo, bardzo słaba i gdyby gdzieś tam był większy pressing, takie moje wrażenie, no to można by to było dzisiaj naprawdę już zamknąć ten wynik dwumeczu. Natomiast przy tym wyniku, no jeszcze goście, myślę, że będą wierzyć. Naprawdę Wektra zagrała dzisiaj super i uważam, że zdecydowanie zasłużyła na ten wynik.